chciałabym dzisiaj porozmawiać z Państwem o koszykówce, o tym, gdzie jest koszykówka polska, w którym miejscu, a gdzie powinna być według mnie i według, myślę, innych ludzi, którzy o koszykówce myślą ciepło. Jak wiecie, to jest jedna z gier zespołowych. Według mnie jest to najpiękniejsza gra zespołowa, piękna zarówno w wykonaniu mężczyzn, jak i kobiet. Niestety to, gdzie w tej chwili znajduje się polska koszykówka, to chyba nie jest to miejsce, w którym powinna być i gdzie sobie wszyscy życzymy. Ostatnie miesiące pokazują, że oprócz reprezentacji mężczyzn U20, która rzeczywiście jest na dobrym poziomie sportowym i myślę, że na najbliższych mistrzostwach Europy pokaże się z bardzo dobrej strony, no cała reszta wygląda słabo. Słabo wyglądają dziewczyny, które pojechały na uniwersjadę, przegrały ze Szwecją. W najbliższym czasie Polki zagrają z Mongolią. No myślę, że to będzie mecz, który będzie wygrany. Nie wyobrażam sobie inaczej, dlatego że Rosja wygrała z tąże Mongolią różnicą prawie 100 punktów, także to będzie wygrany mecz. Słabo wypadły dziewczyny w kategorii U18, U18 spadając do dywizji B. Bardzo słabo dziewczyny U20, które walczą o utrzymanie w dywizji A. Grają mecz o miejsca 9-16. Pierwsza reprezentacja koszykarek nie skorzystała z szansy, z pierwszej szansy udziału w następnych mistrzostwach Europy. W 2015 roku będziemy trzymać kciuki za to, żeby się udało w dalszej kolejności. Reprezentacja męska również nie jest na najwyższym poziomie. No, ja chciałam wyrazić swoją skromną opinię na temat tego, dlaczego, co możemy zrobić, co możemy zmienić. Wydaje mi się, że a może by tak postawić na Polskę, na Polaków, na Polki, na polskich trenerów, na polskie zawodniczki, polskich zawodników. Może przestać się bić pianę, kłócić i wyzywać, tylko dać szansę Polakom. Dlatego że ja myślę, że trenerów mamy bardzo dobrych, zawodników mamy dobrych, zawodniczki też mamy dobre. Może tylko mają za mało grania, dlatego że za mało grają młodzi polscy zawodnicy i młode polskie zawodniczki, bo są sprowadzani zawodnicy i zawodniczki z zagranicy. Może polscy trenerzy zamiast być wiecznie asystentami powinni pełnić pierwszoplanowe role i brać za siebie odpowiedzialność. Może to jest sposób na to, żeby polska koszykówka w przeciągu kilku lat była tam, gdzie powinna być, dużo wyżej. Ja jestem tą szczęściarą, że byłam jedną z zawodniczek z 99 roku, której udało się zdobyć Mistrzostwo Europy. I myślę, że ten sukces nie został kompletnie wykorzystany. Mamy fajnych zawodników, fajne zawodniczki, mamy indywidualnie, mamy Marcina Gortata, mamy Ewelinę Kobryn. To są zawodnicy i zawodniczki, którzy świadczą o tym, że szkolenie w Polsce jest bardzo dobre. Może warto jest postawić na Polaków i popatrzeć, dać szansę, popatrzeć, co będzie dalej. Co Państwo myślicie na ten temat?